No, witam was. Jesteśmy znowu na średniej poziomie mapy. Jesteśmy na małej mapce. Gramy we dwójkę już tylko. I let's go, let's do this, nie? Ja mam swoją standardową taktykę. Temperature, radyjko. Radyjko i tak zapomnę jak zwykle wziąć, więc luzik. No i witam cię znowu. Tak, Karen Anderson się nazywa. Musimy krucyfiksa wziąć, termometr i EMF-a. Termometr ja mam, EMF-a weź i krucyfiksa co najwyżej. Ile mamy? Mamy, dobra. Dobra, dobra, książka to jest dobra. Masz klucz? Jo. Pamięta. Wiesz, grając z profesjonalistami też zapominali. Co my tu mamy? Większe gówno niż myślałem. Dobra, jest git. O, to jest fajny pokój. Tym lubiliśmy się chować często, nie? Moje ulubione nożyczki tu są. Zostaw te nożyczki w niej. Ja nie mam miejsca. Ja nie mam miejsca, o co ci chodzi? Tak, ale będziesz miał zaraz miejsce. Nie, no dzisiaj sobie opuszczę. Dobra, kuchnia będzie 100%. O. Nie, ale spada do 10. Światło same się zapaliło. Dobra, to będzie tu. Chyba tak, bo do 10 aż spadło. A tutaj wszędzie jest 20 prawie. No to great, to zakończenie, nie? Dzisiejszego dnia. No, świetne zakończenie dzisiejszego dnia, widzę. Co mówisz? Nie, siedzę 7. Przeszukam sobie szafki na razie. I tak nic nie będzie, ale i tak. Dla samej satysfakcji, że jestem złodziejem. W sensie to nie tyle złodziej, bo złodziejem się jest, jeżeli się kradnie komuś te rzeczy. A tego kogoś już tu nie ma, więc to nie jest takie złodziejstwo. Teoretycznie, ale jednak. Hello, can you speak to me? Are you here? Please answer me. Give us a sign. A nie lepiej tutaj go dać? Tu? Na przełącznik? Ale na duży ten zasięg, spokojnie. Give us a sign. Dobra, czego nam brakuje? Kamery, tak? Kamer. Czekaj jeszcze. A, z krucyfiksem i 10 centymetrów już, byli poniżej. No to zaraz będzie. Jak już teraz wrócimy, to powinno być. Dobra, chodź. Idziemy.
lecimy, bo całkiem fajny. Zapowiada się całkiem, może nie tak bardzo powalone jak poprzednie, Mara i tak dalej. Mara i na przykład, to tam był, nie pamiętam. Ale nie będą na tyle powalone, także jest git. Hello. Gdzie nikt z nas nie ma aparatu, co nie? No nie, takie unlucky trochę. Ja postawiłem właśnie na to, gdzie ona... O, idzie! Akurat nie mamy aparatu, a ona tu chodzi, co nie? A mówiłem właśnie, że ten... A mówiłem właśnie, że spokojny duszek się znalazł. No, widziałem właśnie. Fajnego. Czekaj, chodź jeszcze na sekundę, sprawdzę tylko temperaturę. Dobra. Czekaj. Do 3 spada. Temperatura do 3 spada, wiesz? Zostawię termometr. Dobry pomysł. No i wiem, porażę. Ale już się zaczyna robić niebezpiecznie, więc aparat trzeba brać jak najszybciej. Zanim zacznie atakować. No właśnie o to chodzi. Chodź zobaczyć ten, sanity. Nie, na pewno on zrobił do 30, a potem do 20 mniej więcej. Nie, 50. Ja mam 60 lat. Pajek, to ma zasięg, kurwa. No, to jest dobre. Dobra, UV. Nie wiem, czy się przyda, ale weźmiemy ją tam. Ty bierzesz UV, a ja nie wiem, co bierzesz, który krzyż. Kurde, też to chciałem się. Aparat weź jeszcze. Ale mam krzyż i ten sensor. Dobra, wziąłem. Ja to zostawię. Aparat mam. Ja to zostawię na tym. Tą UV, nie? Zostawię tutaj przed drzwiami. Jak będzie atak i po ataku, to wtedy sprawdzimy ślady, nie? Dobra, weź ją zawołaj. O, napisała coś. Czekaj, napisała coś, chodź na górę. Tutaj chodź, no, tu. Dobra. Weź się zawołaj. Zawołać czy... No powiedz, na razie żeby się odezwała. O, to może się odezwie. To będziemy mieli dużo łatwiej. Czy możesz się odezwać? Odezwij się, duchu. Nie ruszaj, kurwa, tylko kurwa się odezwij. Ty, no ale czemu nie ma tego dowodu, że może czymś ruszyć, nie? To jest taka ewidencja, wiesz? O, kurwa. Umrę. Unlucky wyszło, no. Ale mnie tu złożyła w tej szafie.
Popisałem mu, że nic trudnego, że teraz tylko sam dowody musi zebrać. Easy peasy w ogóle. Takie trochę unlucky, bo się zrespiła tutaj. Ja szedłem, ona, ten, drzwi zasrane, obsrane drzwi się nie chciały zamknąć. Znaczy ja się zblokowałem o tu krawędź, o tą obsraną. Nie chciało mi wyjść, no unlucky. Zamknąłem drzwi. Wydaje mi się, że to może być Phantom, o ile jest ten. O ile writing jest na Phantomie, to może być Phantom, ale wątpię. Bo przeszedł autentycznie przeszedł przez ten, chociaż ja głupio zrobiłem też, znaczy no głupio, nie fart, że się zblokowałem o krawę, no. Zamknąłem te drzwiczki. Co to jest? Ja pierdzielę. Jakie posrane gówno. Dobra, unlucky sytuacja wyszła, ja tam pójdę zobaczyć. Jak u niego to wygląda, situation. Kurde, teraz będzie komentarz mój sam, już do końca niestety, unlucky trochę. No cóż, bywa i tak. O, mamy dwie zrobione, jeszcze krucyfix. No krucyfix nie zadziałał niestety. Zajebało mnie, pizda. Piździolina mnie zabiła. Ja to nawet nic nie widzę tutaj. Dobra, nawet nie mogę, no niestety unlucky. Dobra. Ciekawe czy pójdzie, czy będzie obsrany i nie da rady. Ale trochę unlucky dostałem w łeb. Praktycznie trochę unlucky. Nie, no ja myślałem, że ten stolik to idzie na mnie, nie? A to ja idę na jego beka trochę. Kurde. Nie ma to jak zakończyć dzień ze śmiercią. Nagrywamy ostatni odcineczek dzienny. Dużo tych możliwości. Dobra, to my sobie pochodzimy, pozwiedzamy trochę. Taki odcinek też się przyda, bo przynajmniej ogarniemy jak działa mapa ze strony Wichalo. Tutaj bym sobie usiadł chęcią. O. No. Oj, mamy aparacik, znaczy kamerę i możemy oglądać, nie? Trochę beka. No. To tak, IMF nie rusza się, bo on jest ten. No niestety miałem troszkę unlucka, bo tu ona się pojawiła gdzieś tu, a ja zacząłem biec, ona była gdzieś ze mną, ale nie do końca ze mną. I tutaj jak odszedłem od krucyfiksa, byłem już w dupiu. Tak totalnie w dupiu byłem już. Jak odszedłem od krucyfiksa. Jak tutaj byłem, to jeszcze mnie nie chciała zaatakować. Więc teoretycznie powinno nam zaliczyć tego krucyfiksa, no niestety nie udało się, bo mnie w końcu zabiła ostatecznie. Mnie zabiła tutaj dopiero. Rozumiecie jakie nie farta miałem? Bo to było coś takiego, że tutaj byłem i wchodzę już przez to i autentycznie tutaj mnie już złapała, nie? No unlock totalny był. No cóż, bywa i tak. Ej. On tutaj jest. Dwójeczka wskaźnik. Dobra. No właśnie. Dobra, jakie ewidencje nam zostały, co? Ghost Riding to mamy, ok. Du-ru-du-du-ru. Powiemy mu, jak tam IMF-em jest. No miałem unlucka z tą kurtę. Złapała mnie przy samym tym, ale trochę głupio mnie złapała. Trochę chamskie to było, no ale... Dobra, ogarniemy zaraz. No minusowa to była, wiadomo, że jest, to już mówiłem. IMF.
Pójdę. Witaj duchu, jak tam życie? Czy możesz mi odpowiedzieć? O. No ładnie. Unlucky trochę miałem. Ale mam zdjęcie ducha, więc jest. Więc jemu tak naprawdę zrobiłem mu ten najtrudniejszy, czyli znaleźć ten, bo na początku znaleźć temperaturę jest bardzo trudno. Dobra, czyli tak. Jest dorosła, to jest pewne. Powiedziała adult. I tutaj, what the hell? Tylko jakaś mgła się odpaliła, czy co? Ja nie mogę odczytać książki, ale bez sensu. No nieważne, mniejsza o to. Czyli mamy opcję duch, znaczy spirit, demon albo oni. Demon to nie jest. Demon to nie jest, bo ze rzadka atakuje. Raz atakował tak naprawdę. Niech zamknie tą szafę, bo trochę pochówko dla matki, nie? Trochę spokoju niż w ogóle. A tak to kurde tam drzwi otwarte i tak dalej, i tak dalej. Trochę szacunku dla martwych, no. Kurde, mógł sprawdzić ślady, to jest problem. Chociaż nie, czekajcie, zaraz zobaczymy. Bo ghost tam mamy, czyli tak naprawdę jeżeli by znalazł kość albo ten, to by miał wszystkie zdjęcia i tak naprawdę jeden evidence został. A tym jednym evidencem EMF raczej się nie będzie, bo się praktycznie nie rusza jak tam był. Spirit Box był? Fingerprints. No, fingerprints, więc to będzie Spirit najprawdopodobniej. Ghost albo nie. Prison temperatures. Co? A czyli, że temperatury nie sprawdzaliśmy. Dobra. Napiszę, żeby sprawdził szybko. Sprawdzi szybko temperaturę, jeżeli tak to. O, laga miał. Co mi się stało? O, z gry mnie wywaliło. O. O, jaki smutek. No dobra. Trochę śmieszny odcinek wyszedł, ale nagrałem go, bo było śmiesznie. Zarobiłem 215, straciłem jakieś 500 co najmniej. No, troszkę smutno poszło, no ale cóż, no bywa, taka gra jest. 215 mam, 200 też miałem, więc zaraz sobie odrobię to wszystko. Spirit był, no to obstawiłem spirita. No.
No, dobra, to także to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Ja się z wami żegnam i siemaneczko.